To bardzo poproszę panią Sylwię Grudzień, również z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Wykład pod tytułem Żwirkowisko, miejsce pamięci Polaków z Zauryzia. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. O, jednak za daleko. Tak, dobrze? Moje wystąpienie dzisiejsze będzie się troszkę pokrywało z trzema ostatnimi tablicami z dzisiejszej wystawy, ale mam nadzieję, którą państwo zobaczycie, ale mam nadzieję, że uda mi się coś wnieść do tego tematu, a to za sprawą wspomnień dwóch pań, pani Heleny Balandowej i pani Heleny Cużydło. Obie panie urodziły się w Cierlicku i wychowały się właściwie blisko Cierlicka. Pani Helena Balandowa urodziła się dzień przed katastrofą. Właśnie wspominała o tym, że jej mama, która była w połogu, bardzo żałowała, że nie mogła pójść na żwirkowisko, zobaczyć miejsce katastrofy. A rzeczywiście musiało być to bardzo bolesne, ponieważ mieszkała dosłownie paręset metrów od miejsca katastrofy. Natomiast pani Helena była siostrzenicą Józefa Stebla i również do dzisiaj mieszka niedaleko żwirkowiska. Żwirkowisko jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci Zaoldzia. Od 90 lat porusza wyobraźnię zaoldziaków. I żeby zrozumieć, czym jest żwirkowisko dzisiaj, musimy spojrzeć w przeszłość. A historia ta zaczyna się 11 września 1932 roku, kiedy ma miejsce katastrofa. To wydarzenie musiało bardzo poruszyć Polaków z Zaoldzia, a myślę, że szczególnie Cierliczan, którzy nie tylko byli świadkami katastrofy, ale przecież byli pierwszymi, którzy widzieli zwłoki lotników, którzy też przewozili te zwłoki, pomagali przewozić te zwłoki do kaplicy cmentarnej na Kościelcu. Bo trzeba podkreślić, że przecież na ich oczach zginęli dwaj bohaterowie, którzy święcili triumfy kilkanaście dni wcześniej w Berlinie. Na miejsce katastrofy właściwie od razu, tak jak to widzimy na zdjęciu, zaczęły się schodzić tłumy ludzi. Zaczęli przechodzić pieszo, ale też przyjeżdżać na rowerach. W drodze powrotnej zbierali odłamki RWD-6, które dzisiaj też będziemy mogli zobaczyć. Właśnie dzięki takiej potrzebie zachowania tych pamiątek dla pokoleń przyszłych. I te odłamki były przechowywane w rodzinach zaoldziańskich jako cenne relikwie. W prasie lokalnej komentowano, że ta śmierć wstrząsnęła zaoldziakami jeszcze bardziej niż wszystkich innych Polaków. I teraz zacytuję, pisano w prasie, że świętym obowiązkiem polskiej mniejszości jest przekazanie przyszłym pokoleniom legendy o podniebnych bohaterach, którzy złożyli swoje młode życie w ofierze na śląskiej ziemi. Podkreślano też, że Żwirko i Wigura mieli zbliżyć śląską ziemię do Polski, ale też pokazać Polakom, że na śląskiej ziemi żyją Polacy. Uroczyste przekazanie zwłok, w ogóle ten przewóz zwłok był wielką manifestacją narodową też na Zaoldziu. A ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę na szczególnie ważny moment, na moment przekazania trumien na moście w Cieszynie, ponieważ wtedy prasa rozpisywała się, że na ten moment granica państwowa przestała istnieć. Prasa też się rozpisywała, że był to taki moment bardzo ważny dla Polaków, że po raz pierwszy czuli się w Czechosłowacji równouprawnieni. Myślę, że tutaj wszyscy zdają sobie sprawę, jak to musiało być ważne, jak to musiało działać na wyobraźnię zaoldziaków 12 lat, zaledwie 12 lat po tragicznym podziale Śląska Cieszyńskiego. Niecały tydzień, to już o tym mówiła moja koleżanka, że zawiązał się komitet budowy pomnika Żwirki i Wigury. Ja już nie będę o tym pomniku mówić, dlatego że po prostu już wszystko wiemy. Natomiast, no, czy będzie bez pomnika, czy z pomnikiem, należało przygotować
wirkowisko do pierwszej rocznicy. Wyrównano wtedy teren, ogrodzono go, postawiono bramę z napisem Żbirki i Wigury Start do Wieczności. Postawiono też krzyże, które symbolizowały groby i też postawiono głaz pamiątkowy. Ja sobie to jednak chyba mnie nie słychać. Głaz pamiątkowy i też postawiono krzyż brzozowy ze śmigłem. I obchody pierwszej rocznicy okazały się też manifestacją narodową ogromną. Czeskie źródła podają, że na tej uroczystości było obecnych 40 tysięcy osób. Jeżeli ktoś kiedyś był na Żywirkowisku, trudno sobie w ogóle taką liczbę osób wyobrazić. I Żwirkowisko już na tym etapie, czyli w 1933 roku, stało się miejscem bardzo popularnym. Pisano wręcz o Mekce Polaków z obu stron Olzy. Przychodzili na Żwirkowisko harcerze, uczniowie, rowerzyści, przyjeżdżali motocykliści, no ale też po prostu zwyczajni zaolziacy, którzy chcieli po prostu przyjść na wycieczkę. I myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że Żwirkowisko w tym czasie stało się miejscem turystycznym. Takim podobnym do Kozubowej, czyli takim miejscem, gdzie można przyjść, spędzić miło czas w plenerze z rodziną, ale też można zamanifestować taką obecnością w przestrzeni publicznej swoją przynależność narodową. No i tutaj dla potwierdzenia moich słów widziałam właśnie w zbiorach, pan Wojciech pokazał nam kartkę. Pewnie wielu z was zdziwiło się, dlaczego skąd się tam wzięła karczma. No mnie się wydaje, że to w ogóle nie jest dziwne, no bo skoro jesteśmy na wycieczce, no to po wycieczce trzeba po prostu coś zjeść, jeżeli nas na to stać. A jeżeli nie, to akurat na Żwirkowisku już w tym czasie też było takie małe zaplecze turystyczne, ponieważ stało tam stoisko prowadzone przez niejaką panią Guziurową, która sprzedawała tam słodycze, pierniczki, czekoladki, ale też pocztówki ze znaczkami, więc można było nie tylko się posilić, ale wysłać kartkę pocztową. Więc było to miejsce spotkań. Było to miejsce spotkań przyjaciół, znajomych, rodziny. Ja może zacytuję panią Helenę Balandową, która w ten sposób się wypowiada o Żwirkowisku, właśnie wspominając tamte czasy. Gdy tylko mieliśmy jakiś gości z zagranicy, zawsze robiliśmy spacer na Żwirkowisko. Nosiliśmy tam kwiaty 11 września, ale spotykaliśmy tam też znajomych. To było dla Cierlicka bardzo ważne miejsce, bo mieliśmy poczucie, że wpisaliśmy się tym Żwirkowiskiem w historię. Byliśmy tam ciągle, jak w domu. I Żwirkowisko, tak jak już moja koleżanka wspomniała, stało się jeszcze bardziej atrakcyjne w 1935 roku, ponieważ wzniesiono mauzoleum projektu Edwarda Dawida, znanego cieszyńskiego architekta, które w założeniu, i to jest cytat z prasy, to mauzoleum miało być świątynią pamiątek stworzoną wyłącznie przez polską mniejszość. A tutaj taka ciekawostka, na tym zdjęciu drugim widać właśnie moją rozmówczynię, panią Helenę Cużydło, zaledwie 5-letnią, która układa kwiaty w mauzoleum. To jest właściwie jedyne mi znane zdjęcie pokazujące mauzoleum, chociaż tak trochę od środka. Z ważnych faktów z okresu międzywojennego należy wymienić to, że w 1938 roku na Żwirkowisku był obecny prezydent Mościcki. To oczywiście było już po zajęciu Zaolzia. Mówię o tym dlatego, że z tym się wiąże też pewien ważny artefakt. I właściwie wraz z wybuchem wojny kończy się okres świetności. Chodzi mi głównie o wygląd Żwirkowiska. Kończy się okres świetności tego miejsca. To już było tutaj wspominane, że Żwirkowisko zostało zrównane z ziemią. Mauzoleum zostało rozebrane. Ten materiał budowlany został wykorzystany przez jednego gospodarza, który mieszkał nieopodal. Powiem, że to, znaczy już nie będę wchodzić w szczegóły, w każdym razie on też przyczynił się do tego, że w ogóle to mauzoleum przez hitlerowców zostało rozłożone. Natomiast no, on potem się spotykał z ostracyzmem społecznym Cierliczan.
Znaczy wszyscy wiedzieli, kto to zrobił po prostu i do dzisiaj wiedzą. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na zupełnie inną rzecz, na to, że mamy tutaj fotografię wykonaną przez Jana Wałoszka, który akurat przechodził tamtędy, bo był na spacerze. No i zrobił to zdjęcie, też pewnie nie muszę mówić, że ryzykował tym życiem. Tak. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Też udało się Cierliczoną zakopać głaz pamiątkowy, o którym mówiłam, i uratować kilka innych artefaktów, o których powiem później. Po wojnie nastała zupełnie inna rzeczywistość. Tutaj już koleżanka pokazywała to zdjęcie. Oczywiście nie było to takie łatwe, żeby odbudować żwirkowisko. Podjęli się tego członkowie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. No, chyba nie muszę mówić po prostu, że no, to nie było jakby w zainteresowaniu władz czechosłowackich, żeby wznosić na nowo taki pomnik. Ale udało się wznieść ten pomnik w 1950 roku. Sprowadzono rzeźbę lotnika z szopy artysty Pelikana. Zachowała się ona po prostu w czasie wojny. A ja opowiem, ja jeszcze tylko przeczytam taki cytat, który z rozmowy z panią Heleną Balandową, jak ona wspomina tamte czasy. Po wojnie ciągle mówiono, że coś tam postawią. Mieszkańcy Cierlicka marudzili, że czemu nie postawią tam takiego mauzoleum, jakie było na zdjęciach. Nam się te pomysły inne nie podobały, bo wszyscy chcieli, żeby to było tak piękne jak przed wojną. Nie wiem, czy nie było na to pieniędzy, czy chodziło o coś innego, bo przecież ludzie by się na to poskładali. Koniec końców mauzoleum nie postawiono. Aha, to już mówiłam, tak, ale tutaj też koleżanka wspomniała o tym, że do 1957 roku była tam sentencja, która nie była zgodna z prawdą historyczną, czyli lotnikom poległym w walce z faszyzmem za wolność i demokrację. I dopiero 7 lat później ta sentencja wskutek protestów gości z Polski została przykryta tablicami, które są tam do dzisiaj i jak się można domyślić, mówią prawdę. I tutaj akurat widzimy, to też jest jedno z nielicznych zdjęć, chyba jedyne, które pokazuje ten napis. Oczywiście ten napis istnieje ciągle pod tymi tablicami, ale nikt jeszcze nie przeprowadzał konserwacji tej rzeźby, więc tutaj mamy akurat fotografię, gdzie widzimy tą fałszywą sentencję i Henryka Żwirko pod pomnikiem. To nie były łatwe dla żwirkowiska w czasach komunizmu. Jak wspomina Jan Przywara, jeszcze w latach 70. powszechny był pogląd, że to jest pomnik, jakby te tablice nie pomogły. Powszechny był pogląd, albo dało się słyszeć, że pomnik jest po prostu wzniesiony na cześć ofiar faszyzmu. I tutaj akurat jeszcze wybrałam takie zdjęcie, które pokazuje uroczystość propagandową pod hasłem manifestacji przyjaźni w 1982 roku. Jak wspomina Jan Przywara, ci chłopcy, którzy stoją, to są pionierzy, czescy nie wiedzieli, co tam robią, nie wiedzieli, po co tam zostali przywiezieni. I w tym trudnym czasie największy wkład w upamiętnienie tragedii wniósł Józef Stebel, nauczyciel, erudyta, bibliofil, który już przed wojną ze swoją żoną Heleną dbał o żwirkowisko w sensie fizycznym, czyli przycinał krzewy, jego żona pielęgnowała kwiaty, kosił trawę, ale też zbierał pamiątki po żwirkowisku, kartki pocztowe, wycinki prasowe, fotografie. I nosił się z zamiarem, żeby zrobić izbę regionalną, izbę pamięci. To się jednak nie udało, to było dopiero po wojnie, ale nosił się prawdopodobnie z takim zamiarem już wcześniej. I gromadził te wszystkie swoje zbiory w chałupce, czyli w takim budynku gospodarczym przerobionym na biuro. Mówię o tym, ponieważ jest to ważne dla późniejszej historii. Józef Stebel też utrzymywał kontakt z rodzinami lotników i dokąd mu pozwalało zdrowie, oprowadzał po żwirkowisku, a zdrowie było nadszarpnięte.
ponieważ był więziony w dwóch obozach koncentracyjnych. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Józefa Stebla, że był nazywany ogrodnikiem pamięci i też kustoszem Żwirkowiska, a ta pierwsza nazwa została mu nadana przez, tak go określał jego przyjaciel Henryk Jasiczek, również tragiczna postać, w wierszu Zamiast epitafium. Przełom w powojennej historii Żwirkowiska następuje w latach 80., kiedy po śmierci Józefa Stebla chałupka, o której mówiłam, została przekazana pod działalność Klubu Młodych IGAR. Chłopcy, którzy przejęli tę chałupkę, zaczęli od porządków, no i znaleźli właśnie w szafie kolekcję Stebla, ale co ważniejsze, dokonali odkrycia, że Józef Stebel przed dewastacją Żwirkowiska zdjął te deski, które tutaj dzisiaj widzimy, obłożył je papierem, zamontował w funkcji półek i położył na nich dzieła Goethego, ponieważ też był wielkim miłośnikiem niemieckich romantyków. Oczywiście zrobił to celowo, po to, żeby Niemcy jakby nie byli zainteresowani dewastowaniem tej części biblioteki. I w ten sposób udało się zachować te deski, ale udało się zainspirować przyszłe pokolenia do tego, aby jednak podejmować działania zmierzające do zachowania pamięci o katastrofie i o tym miejscu. Jeszcze, jeżeli dzięki niemu i jego rodzinie udało się też zachować plakietki pamiątkowe, które dzisiaj też można będzie zobaczyć na wystawie. To są plakietki, które miały być rozdawane z okazji otwarcia mauzoleum, do którego nie doszło. Chyba zapomniałam o tym powiedzieć. Było planowane szumne otwarcie, ale niestety do tego nie doszło z powodów politycznych, ale zachowały się właśnie plakietki, które mieli dostać uczestnicy. I zachowała się również tablica mosiężna, która upamiętniała wizytę Ignacego Mościckiego w 1938 roku. Te tablice też będzie można dzisiaj zobaczyć. A ja bym chciała, żeby Państwo wysłuchali, jak wyjaśnia to, jak właściwie się stało, że te rzeczy zostały zachowane. Tych plakietek były dwa duże worki. Wujek Józef rozdawał je po wojnie uczniom polskich szkół. Pamiętam jako dziecko, że gdy wybuchła II wojna światowa, przyszedł do nas do domu z tymi plakietkami, ale też z mosiężną tablicą, której nie zdążyli wmurować w mauzoleum. Prosił moją mamę o przechowanie. Sam powiedział nam, że będzie uciekać przed wojną. Ale się dziwię, że gdy wujek wrócił z obozu, nie pytał o te tablice. Chyba po tych strasznych doświadczeniach wojennych już nie miał do tego głowy. Tablica ta znajdowała się w domu rodzinnym pani Heleny do lat 80., gdy została znaleziona podczas remontu, no i od razu została przekazana chłopakom z klubu IKAR, a chłopcy nie próżnowali. Pewnie pani Steblowa wiedziała dokładnie, komu przekazuje te cenne artefakty, ponieważ w 1980 roku członkowie klubu IKAR, a tu należy wymienić przede wszystkim Jana i Józefa Przywarów oraz Leszka Kotulę, postanowili pokazać kolekcję Stebla, ale też te cenne znaleziska. I chałupka została spontanicznie nazwana, okrzyknięta Małym Muzeum Żwirki i Góry. Otwarcie było huczne, ponieważ była obecna na otwarciu Wanda Budkowska oraz świadkowie katastrofy. I muzeum istniało 2 lata. Ale cieszyło się ogromnym, no tylko 2 lata można powiedzieć, ale cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno Polaków, jak i Czechów. Jeszcze tylko dodam taką dla mnie bardzo sympatyczną rzecz, że pani Steblowa, znaczy tak, członkowie klubu młodych sprawowali opiekę nad muzeum w wakacje, czyli wtedy, kiedy mogli, natomiast pani Steblowa podejmowała gości w pozostałe dni roku i była wspaniałą kustoszką, tak jak wspomina pan Jan Przywara, bo nie tylko oprowadzała po wystawie, ale też częstowała gości herbatą i ciastem. Po tym muzeum, o, tu jeszcze jest zdjęcie przed chałupką. Po tym muzeum zachowała się księga pamiątkowa, która później już też służyła jako księga pamiątkowa Żwirkowiska.
I po lewej stronie widzimy bardzo cenny wpis pani Wandy Budkowskiej. A tutaj jako ciekawostkę dałam jeszcze wpis Jerzego Kukuczki z 1989 roku, który w bardzo prostych słowach, ale jakże emocjonalnych dziękuję Polakom z PZKO za to, że sprawują opiekę nad miejscem pamięci i za lekcję historii. To jest ciekawostka z tego względu, że kilka miesięcy później Jerzy Kukuczka zginął. W połowie lat 80. pojawiła się możliwość wybudowania Domu Polskiego Żwir Kiwi Góry, to znaczy wtedy jeszcze nie wiedziano, że to będzie Dom Polski Żwir Kiwi Góry. To po prostu miała być siedziba miejscowego koła PZKO i też miejsce na Izbę Pamięci. Ja już nie będę wchodzić w szczegóły. Jeżeli Państwo się orientują, na Zaolziu domy PZKO budowało się własnym sumptem zazwyczaj i w czynie społecznym. Ja tylko wymienię, że to jest taki ewenement, myślę, że w budowie Domu Polskiego Żwir Kiwi Góry pomagali również członkowie Aeroklubu Bielsko-Białeckiego oraz członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy Polskich. No i Dom Polski Żwir Kiwi Góry udało się otworzyć 10 września 1994 roku przez Henryka Żwirkę, syna Franciszka. Dzisiaj Dom Polski jest siedzibą trzech klubów PZKO, są tam kluby. Ja tylko wymienię klub o bardzo wyjątkowej nazwie, klub wspaniałych mężczyzn bez latających maszyn. Oraz jest to też siedziba stowarzyszenia, ojejku, teraz nie pamiętam, Zaolzieńskiego Stowarzyszenia Lotniczego imienia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Ja nie będę mówić już o Domu Polskim, bo każdy chyba sobie zdaje sprawę, że w takim domu dzieje się dużo. Natomiast to co chciałabym podkreślić, to, że w ciągu 20 lat w Domu Polskim było wiele wystaw związanych z tematyką lotniczą. No i dzisiejsza ekspozycja Bohaterowie Przestworzy powstała w 2012 roku. I jest to wystawa narracyjna, tu nie widać, wracam tam na górze. Jest to wystawa narracyjna, ale też można tam zobaczyć różne artefakty. Kolekcja Stebla, ale to już też zostało wspomniane, znajduje się w Ośrodku Dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Ja tylko chciałam dodać, że wiele pamiątek po żwirkowisku znajduje się jeszcze w domach zaolziaków. To jest po prostu temat ciągle nieodkryty. Oczywiście po 1989 roku zaczęto wracać do organizowania oficjalnych obchodów, bo w końcu stało się to możliwe. Też mogły przyjechać delegacje z Polski, ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to, że żwirkowisko ciągle żyje, czyli funkcjonuje też jako miejsce wycieczek, a myślę, że przede wszystkim funkcjonuje jako miejsce wycieczek, czyli przyjeżdżają tam nie tylko szkoły zaolziańskie, ale też miłośnicy lotnictwa, pieszej turystyki, rowerzyści i motocykliści. No i myślę, że każdy zaolziak wie, czym jest żwirkowisko i każdy zaolziak przynajmniej raz w życiu był na żwirkowisku. Chciałam przeczytać taką wypowiedź bardzo symptomatyczną i piękną przedstawicielki pokolenia lat 90. Katarzyny Czernej. Myślę, że się nie obrazi, że podam jej nazwisko. Z rodzicami byłam na żwirkowisku kilka razy. Nie chodziliśmy na obchody, ale byliśmy tam nieraz na wycieczce. Już wtedy wiedziałam, co tam się wydarzyło i znałam postacie Żwirki i Wigury. Więc dla mnie wycieczki w to miejsce były czymś naturalnym. Pokażę żwirkowisko. Chodziliśmy tam w weekendy popatrzeć, czy coś się zmieniło. Nie na siłę, ale tak po prostu. Dla mnie to było jak wejście w inny wymiar. Żwirkowisko ma niezwykłą atmosferę. Pamiętam, jak będąc dzieckiem wchodziliśmy w las. Nagle zza drzew wychodziło słońce i oświetlało polanę, na której stoi pomnik. Magia. Ale taka nasza magia. Bez wielkiej pompy. Ja tylko jeszcze kilka zdań podsumowania. Polacy z Zaolzia odegrali nadrzędną rolę w zachowaniu pamięci o katastrofie. Gdyby nie działania polskiej mniejszości, pewnie żwirkowiska dzisiaj by nie było. Przepraszam, już mi głos wysiada.
W szerszym znaczeniu żwirkowisko jest symbolem 90-letnich starań Polaków o zachowanie pamięci o katastrofie, ale też zachowania pamięci o wszystkich ludziach, którzy przyczynili się do tego, że to żwirkowisko istnieje. Przepraszam. A żwirkowisko istnieje przede wszystkim dzięki opiekunom, którzy poświęcili niejednokrotnie swoje życie temu, żeby to żwirkowisko istniało. I dawali też przykład przyszłym pokoleniom. I też warto podkreślić rolę tych wszystkich artefaktów, które dzisiaj możemy zobaczyć. I też właśnie podkreślić, że gdyby nie oni, nie ich poświęcenie, to nie moglibyśmy ich dzisiaj zobaczyć i też nie moglibyśmy pójść na żwirkowisko, złożyć kwiaty albo po prostu pojechać na wycieczkę, do czego jakby zachęcam, żeby samemu móc zobaczyć, jak wygląda żwirkowisko. Dziękuję bardzo.